Dzień dobry, witam was. Po świętach. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo miałam bardzo intensywny dzień, ale to wam za chwileczkę opowiem. Wezmę o 12, zrobię kawusie i przysiądę. A witam was, już wam mówię, 3 kwietnia, już po świętach witam. Tak, już mamy kwiecień. Ale pogoda, wam mówię, znowu jest tryb nocny na telefonie. Kiedy wreszcie ten tryb nocny minie, to ja nie wiem. Jest szaro, buro i ponuro i śnieg pada. 2 dni temu wszyscy chodziliśmy na krótki rękaw. Piękne, wręcz idealne święta były. Po raz pierwszy chyba od kilkunastu lat, nie? Bo pamiętam, parę razy pod rząd były takie białe święta wielkanocne. No a teraz coś się poprzestawiało i śnieg pada w kwietniu, ale jak to mówią, kwiecień, plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata. No i tam jest takie właśnie przejście, takie przymrozki. Tam się mówiło te ogrodniki i zimna Zośka, coś takiego. Tak słyszałam. Więc to możliwe jest to. Tylko muszę zobaczyć dokładnie w jakim okresie, czy to w kwietniu, czy w maju, bo są takie przejścia, że jeszcze takie przymrozki są, no nie? No. No. Także witam was pozytywnym akcentem, mimo kiepskiej pogody. Dzisiaj raczej się zapowiada posiedzenie w domu. Mogliśmy ruszyć rowerami na święta, ale no wiadomo, świętowaliśmy. I to tak nie bardzo wypadało. Za chwilę wam pokażę jeszcze moje ozdoby, moje jutro je będę gdzieś ściągać, a niech sobie jeszcze delikatnie, tak wiecie, postoją, bo tutaj z mamą stworzyłyśmy kompozycję taką świąteczną. Wiecie, ja nic nie kupowałam, jak mówię, że te święta no tak celebruję, ale nie tak z ozdobami jak Boże Narodzenie, mimo że też są piękne święta. Ale to też mam za chwilę wszystko poopowiadam. Jeszcze się obudzić muszę. O, poranny kaszel. Także idę się rozbudzić. No i się widzimy przy popołudniowej kamusi. Dzisiaj taki krótki vlog informacyjny, że wracam, że jestem, będziemy kontynuować. Ale myślę, że cały tydzień i bez niedzieli, i bez soboty, bo weekend jest dla nas. Prawda? A jakby nie, no przecież. Chyba, że będziemy jechać na wycieczkę rowerową, to my zabierzemy ze sobą. I będą vlogi z wycieczek rowerowych. Będziemy bardziej aktywni. Na razie się pogoda nie zapowiada na rowery. A w ogóle wam powiem, jaki mam plan później. Co fajnego chcę zrobić. Kupić. Mam nadzieję, że wyjdzie mi w tym roku przed wakacjami. Także trzymajcie kciuki mocno. No nie mogę, wszystko na raz musi przeszkadzać. Tak, pogoda jest dzisiaj taka do mani. Także nie wychodzimy z domu. Wczoraj jak wiało wiecznie, że normalnie głowy by nie urwało, jak ja wyszłam. Ale mówię wam to dosłownie i ponoć w Tatrach straszny ten halny wiał. No masakra. Ponoć tam kilka osób zginęło, co bardzo
mi przykro i razem współczuję, no ogromna tragedia, ja nie wiem jak mogło dojść do tego. Jak święta było tak pięknie, że prawie żeśmy nie, tak teraz nagła zmiana pogody i śnieg pada. Ja nie wiem co to jest, nie wiem. I słuchajcie, chyba jeszcze kupię sobie ten statyw z Actiona z lampą, jeszcze nie mam, ale to jeszcze nie teraz, tak troszeczkę później. Ten jest spoko, ale żeby lampa była, jeszcze mam do oddania taki ten statyw wcześniejszy. Będę musiała coś z nim zrobić. Tak. W ogóle w Actionie coraz fajniejsze rzeczy są, powiem wam. Widziałam też na telefon takie urządzenie, że stawiacie telefon na takim słupku i ono tak jakby idzie za waszym ruchem, tak się obraca. To też chciałam kupić, ale wszystko w swoim czasie, wiecie. Nic nie na siłę. Przyszły mi zamówienia z AliExpress. Kupiłam sobie nowy etui na telefon. I mam tutaj takie koraliki, ale to nie z AliExpress, tylko z Action. Ja wszystko albo za... No nie mogę, musiałam nastawić statyw, bo tutaj mi się trochę poluzowało i on się gimbał. I muszę go teraz... O, dobra. Mam nadzieję, że nic nie stanie, bo mi telefon spadł. Dobra. No i tak. Kończyłam moją rozmowę na tym, że jak nie z Actiona, to z AliExpress. No bo AliExpress ma fajne rzeczy. Potem wam pokażę zresztą, co kupiłam. Naprawdę te aukcje są coraz lepsze i AliExpress naprawdę ma fajne jakościowo produkty. No i są też te grupy na Facebooku i tam ludzie polecają różne produkty. I naprawdę można wyhaczyć fajne perełki. Ja przeważnie kupuję pierdolki. W ogóle przepraszam, ale chyba się rozbiorę. Jeszcze spodziewam się kobiecych spraw. To już w ogóle czuję się dzisiaj totalnie wykończona. I raz mi jest ciepło, raz zimno. A, szkoda gadać, słuchajcie. No, i na tym AliExpress naprawdę można fajne perełki zgarnąć. No i tam jak wejdziecie na Facebook, to sobie wpiszcie AliExpress i wyskoczy wam dużo grup. Ja teraz wam nie powiem, bo na razie obserwuję. I jeszcze nie zdarzyło mi się kupić z poleceń, chociaż planuję. No jednak sama jak tam szperam na AliExpress, to naprawdę bardzo fajne produkty można wyczaić. Ale wiecie co? Przyniosę wam i pokażę. Dobra, no to jestem. Przyniosłam część rzeczy. Nie wiem, gdzieś mi opaska przypadła. Tą pierwszą rzeczą jest takie etui zamykane. Ogólnie mogę wam je pokazać, bo to zamówiłam dla mamy na imieniny. Ma jeszcze takie inne z łapaczem snów. Także etui wygląda tak. To jest Samsung Galaxy A53 5G. Także on tak wygląda. Nie wiem, czy jest moja opaska nowa, ale bardzo fajne są właśnie opaski na Mi Bandy. Ja mam taką akurat na rzepy. A jeszcze mam taką przezroczystą i cholipa, nie wiem gdzie ona jest. I bardzo umiem zamawiać biżuterię na AliExpress. Dosłownie za grosze kupicie to co chcecie.
otrzymujecie na różne pory roku i nie tylko. No i zobaczcie, udało mi się kupić takie, będzie widać, o, kolczyki eleganckie, jeszcze srebrne chciałam, ale zobaczymy. Bardzo ładne, wyglądają na eleganckie. Także jestem bardzo zadowolona. Pokażę, załamam wam budowę, jaka do mnie przyszła. No ja jestem zakochana, bo jeszcze sobie obudowę zamówiłam na AliExpress. Obudowę na telefon. Bo ja tylko stamtąd zamawiam. Naprawdę bardzo fajne, wyszukane wzory, modele mają, także bierzcie, zamawiajcie. Teraz ten czas oczekiwania jest krótszy niż zazwyczaj, więc wow. No ja czekałam, inne rzeczy mi przyszły przed świętami i teraz te po świętach, więc no nie wiem, jest około tydzień, ponad tydzień, także super. I jeszcze jedną fajną sprawę. Teraz możecie sobie wybrać kurierów. Albo możecie przekierować paczki do waszych ulubionych tych pocztowych skrytek. Na przykład na Imposta. Mi przynosi kurier Impost, bo wtedy ja mam aplikację i to jest fajne, że ja widzę, kiedy ta paczka przyjdzie. Także to jest super, że można na Imposta sobie nadać albo do paczkomatu, albo żeby kurier do domu. Tylko muszę zobaczyć, jak tam jest, ile kosztuje dostawa, bo ogólnie ja płacę 5 zł za dostawę, więc no naprawdę bardzo fajne się zrobiło to AliExpress. No i tak uzależniłam się od zamawiania rzeczy, no ale co mamy z tego życia, prawda? Jak się nie zamówi małej rzeczy, a jak to mówią, mała rzecz, a cieszy. Właśnie ostatnio z siostrą pisałam i mówi: ty zakupoholiczko. A co? Ja zawsze tak mówię. Długów nie mam. Używek nie biorę. Alkoholu nie piję w życiu. No chyba, że... No to co mam sobie z tego życia nie żałować, prawda? To sobie chociaż kupię jakieś pierdółki. No i dobrze, a teraz wracając do tematów świąt. Jak to mówią, święta, święta i po świętach. Większość z was pisała mi, jakie macie potrawy na święta, za co bardzo dziękuję. A kto dotrwał do tego momentu, to zapraszam do pisania w komentarzach na dole. Z kim spędziliście święta? Jak wam się spędzały te święta? Co robiliście? Może macie jakieś tradycje rodzinne, świąteczne? Jestem ciekawa, także zapraszam. Widzę, że uważnie oglądacie moje vlogi i chętnie komentujecie, także zapraszam również do komentowania tutaj. Wiem, że lubicie też, jak ja wyklejam, to też niedługo będą się pojawiać filmiki z tego, z tej serii. Także no wyczekujcie, na razie no dzisiaj jest jak jest, będzie krótki vlog, bo naprawdę ledwo żyję, męczy mnie pogoda. A jeszcze przez przeziębienie wszystko inne mi się opóźnia, więc dajcie spokój. Znaczy byłam przeziębiona wcześniej, nie? Ale wiadomo, no ma wpływ na różne inne czynniki przeziębienia. No to Wielką Sobotę oczywiście pojechałam. No mamy, poszłyśmy razem ze święconką. kroiłyśmy sałatki chyba ze 4 godziny. Wstałam o 6 rano, żeby pojechać do mamy. Oczywiście wszystko z moją pomocą dało nam się zrobić na czas. Mieliśmy obiad i wszystkie sałatki. Oczywiście tak jak wam mówiłam, miałam z tuńczyka sałatkę, no i standardową królową polskich świąt, czyli jarzynową, jak to woli, warzywną.
Tak, i w tej słynnej misce. Kto widział tego mema, tam miska służyła na czterech czynności. No, także spoko. No i wieczorem, no po południu, pojechaliśmy jeszcze na spacer do Ustki. Tak mi się zachciało jakoś pospacerować. Ale w Ustce, jak to w Ustce, 10 stopni mniej, czyli chłodniej. Ledwo żeśmy noszły. Na plaży nie wyszłyśmy, bo tak miało. Nic wam nie nagrywałam na święta, bo to był czas, wiecie, dla rodziny, dlatego mówię, że będę nagrywała wam codziennie, ale na weekend nie, no bo razem spędzamy czas, czasami chodzę do rodziców, a to jest naszczonym. No i tak wiecie. Tak samo było na święta, nic nie nagrywałam, nie wyciągałam. Nawet jedynie tam witałam się z wami na szortach, żebyście wiedzieli, że was nie zostawiam. Także to wygląda tak. Sobota tak wyglądała. W niedzielę oczywiście przyszedł dziadek. No to też było fajnie, rodzinnie, zabawnie. Nawet zrobiliśmy sobie zdjęcia, które chcę później, wiecie, no, wywołać, bo chciałabym gdzieś tutaj zrobić galerię zdjęć albo na półce pod telewizorem, tak wiecie, ramki sobie wystawić, albo jeszcze bym musiała pomyśleć, bo mam za mało ścian, bo tu chciałabym wywiesić diamenciki, w sypialni diamenciki, no i galeria zdjęć zabraknie, ale myślę, że tam gdzie planuję postawić, to ma tam będą stały, czyli tutaj na półeczce przy telewizorze, tu jest tak luźno, mam tylko lampę, więc myślę, że tutaj parę ramek fajnie by wyglądało. Moja koleżanka też właśnie ma u siebie w salonie taką półkę i ma ramki poustawione i to bardzo fajnie wygląda, bo tutaj u góry te półeczki, jak widzicie, już są pozajmowane, tam mam ramkę właśnie z przyjaciółmi i takie moje tutaj z porcelany po babciach figurki, więc myślę, że tutaj by było idealnie. To niedziela wygląda tak, pojedliśmy sobie, poszliśmy na spacer później, jak dziadek pojechał do domu, zrobiliśmy takie kółko po osiedlu, ale powiem wam, że ten pył z Sahary dotarł, nie? Do nas, do Polski. Ja patrzę, co to słońce jest takie zadymione, takie za mgłą. Mama mówi, że mgła jest, ale patrzę, że nigdzie indziej mgły nie ma, tylko to słońce takie dziwne. Później wyczytałam właśnie, że było to zjawisko, jakoś się nazywało i teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale rzeczywiście coś było, bo tak ciężkie powietrze było, nie dość, że było gorąco, to jeszcze właśnie ciężko było iść w tym czasie. Ale spacer był, było fajnie, rodzinnie, więc święta bardzo miło spędziliśmy, no i drugi dzień święt zawsze to, co robimy, czyli lenimy się, nic nie robimy, nie sprzątamy. No i postawiliśmy na małego McDonalda. Wiecie, cały rok się nie kupuje, a to tak w święta postanowiliśmy, że chociaż raz na jakiś czas sobie zamówimy. Rok temu też tak mieliśmy, że zamówiliśmy McDonalda, bo się nic nie chciało po prostu. Tak szczerze powiem. Ja, jak mówię, nie mam diety, tylko po prostu no te słodkie, no tak już nie jemy kiedyś. I tyle. Zaraz chyba sobie zrobię jeszcze trzecią kawę. No i właśnie drugi dzień świąt też męczyła nas pogoda. Było gorąco, upalnie wręcz. Wszyscy krótki rękaw. No nie? Wszyscy na krótkim rękawie. No i jak się zaczęło we wtorek, czyli wczoraj,
mało głównie pomurywało, słuchajcie. Ja wczoraj byłam jeszcze u dentysty. Mama odwiedziła nas, no to porobiłyśmy takie, wiecie, wiosenne porządki już. Wyjęłam z szafy ciuchy takie, które już totalnie nie będę nosić, które chciałam się pozbyć. No i tak też uczyniłam. Poluzowałam szafę. I tak nam zleciały święta. Byłam jeszcze u dentysty. Wszystko jest ok. Leczenie było, ale tylko jedno. No i co mogę wam powiedzieć? Także zapraszam do komentowania, tak jak wam zadałam. Jakie macie tradycje świąteczne, rodzinne? Jak wasze święta przebiegły? Pisaliście mi o tych potrawach świątecznych, to bardzo dziękuję za udzielanie się. Widzę, że naprawdę uważnie oglądacie moje filmiki, także oczywiście proszę o kciuki do góry, subskrypcję, no i życzę wam udanego tygodnia poświątecznego. Mam nadzieję, że żeście się nie pochorowali z przejedzenia, no nie? No bo to trzeba z umiarem, z umiarem. No, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa.